dobry wieczór. Bardzo jest nam miło, że możemy co poniedziałek witać się w niezmiennym gronie z nowymi gośćmi. Gościć w waszych domach, także tak, jest nam bardzo miło. Domach, dokładnie. My w bezpiecznej odległości, bez masek. Natomiast Mariusz, jak ty się czujesz, jak tak chodzisz po mieście i widzisz taki Matrix? Dziwnie. Mam nadzieję, że to szybko minie. Miejmy nadzieję, że ta cała dzisiaj otwarte hotele. Pandemia szybko będzie mijała i cieszę się, że widać jakieś światełko w tunelu, jeżeli chodzi o boks, o to, co się dzieje w naszym środowisku pięściarskim, no bo już niedługo w czerwcu duże światło. Pojawi się pierwsza gala boksu. A z nami? Lotem błyskawicy obiegł świat informacja, że w Polsce będzie gala boksu, także nie mogliśmy pominąć tego tematu. Dzisiaj z nami jest Mariusz Wach. Witamy cię, Mariusz. Witam. Ty nasz pretendencie do Mistrzostwa Świata. Witaj! Mariusz! Witam uroczych prowadzących. O, uroczych to było raczej do mnie. Sorry, Mariusz. Do prowadzącego tak samo troszkę. Tak. Trochę mniej, ale też. Kurde, zarosłam już z dopandemii. Ale wracając do maseczek. Ja się troszkę cieszę z tych maseczek. Bo teraz, ty wiesz, jak wszyscy w maseczkach chodzą, a jak wcześniej chodziłem bez maseczek, to starsze kobiety, jak mnie widziały bez maseczki, to kurczowo trzymały torebki, tak, żebym nie zapieprzył. Czyli jednak maski pomagają. Ale słuchaj, ty jesteś tak wysoki, że w sumie nawet jakbyśmy przy tobie stali, to jest zachowany odstęp 2 metrów. Na nikogo, wiesz, nie nachuchasz. No właśnie, jak się czujesz w tej pandemii, powiedz? Gdzie ty teraz jesteś? Jak przechodzę, tak? Nie, no jest na pewno ciężko, tak jak wszystkim, tak? Utrudniony dostęp do wielu rzeczy, do siłowni, do masażu, do odnowy biologicznej. Wiadomo, ci zawodnicy, co mieli problemy, różne kontuzje, to mają ciężko, tak? Ale jakoś dajemy sobie radę, no trenujemy w miarę możliwy sposób. Jest dobrze, no. Ostatni raz boksowałeś w grudniu z White'em. Powiedz mi, wracasz teraz na ring w czerwcu, dokładnie 12 czerwca. Jak się w ogóle przygotowujesz do tego? Masz nadzieję. No właśnie, zaraz o tym pogadam, ale jak się przygotowujesz, słuchaj, do tego pojedynku, bo słuchajcie, to jest tak naprawdę pierwszy event bokserski w Polsce, więc wzbudza duże zainteresowanie. Dodatkowo będzie w nim brał udział 2 byłych pretendentów do Mistrzostwa Świata i stoczysz ten pojedynek z Kevinem Johnsonem. Opowiadaj. Tak wcześniej wspomniałem, że na pewno te przygotowania wyglądają zupełnie inaczej niż poprzednie, tak? Bo tak jak mówiłem, mnóstwo ograniczeń związane choćby nawet z siłownią, tak? Nie mogę iść na siłownię, nie mogę iść do salonu masażu, czy na odnowę, czy do fizjoterapeuty, tak? Więc to jest ten minus, ale gdzieś tam treningi z trenerem, mamy taki swój cykl siłowni na sali, czy tam u Piotrka pod domem. Z gumami, z własnym ciężarem, więc jesteśmy w stanie się przygotować do pojedynku. No dobrze, jak ze sparing partnerami, jak to wygląda? Właśnie jeszcze tak naprawdę tak samo chcemy, zawsze sparuję 4 tygodnie, teraz posparuję 2 albo 2,5 tygodnia, jeszcze zostało jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę zostało mi, żeby to wszystko przemyśleć. Może coś się zmieni przez te 2 tygodnie, można przebywać na sali treningowej więcej osób, tak? Jak nie, to będziemy musieli coś wymyśleć. Na razie tak naprawdę jeszcze się nad tym tak do końca nie zastanawialiśmy, ale na pewno też będzie to utrudnione. Na pewno odpadają gdzieś zagraniczni sparing partnerzy, gdzieś będę musiał poszukać tutaj u nas w Polsce. Myślę, że to nie będzie jakiegoś mega wielkiego problemu, z tym też nie będzie.
Do tej pory jakoś sobie radziłeś, w większości też przygotowywałeś się z zawodnikami tutaj z Polski, także to jest do obejścia. Powiedz mi, bo podaliście twardą datę, jest już czerwiec, jest 12, czyli musicie być pewni tego, że ta data będzie aktualna, że dojdzie do skutku. Abstrahując już od całej pandemii, od tego wszystkiego, przepisy w tej chwili przecież nie pozwalają na stworzenie takiej gali. Jak to chcecie obejść? Gal nie można robić, tak, ale my tworzymy tam wydarzenie. Wydarzenie tam będzie, to nie będzie gala. Ja rozumiem, że to chodzi, bardziej o produkcję telewizyjną. Tak. O to chodzi. Tak. Wiadomo, że na pewno jesteśmy, wszystko musimy, wiadomo, że to musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, bo zdajemy sobie sprawę, że dzień przed galą przyjdzie urzędnik, pokaże karteczkę, że jest z jakiegoś tam urzędu, sanepidu czy skądś, i że nie możemy zorganizować czegoś takiego. My nad wszystkim pracujemy, poświęciliśmy się w 100% wszystkie zgłoszenia, wszystkie wymagane, dowiadujemy się, co musimy mieć, wszystkie maseczki, jakieś testy na koronawirusa dla każdego zawodnika, dla każdego uczestnika tego wydarzenia musimy mieć. Dowiadujemy się to. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Na razie mamy zielone światło, na razie nic nam nie stoi na przeszkodzie. Mariusz, powiedz mi tak, gala w Pałacu w Koronach Boxing Night pod banderą Wach Boxing Promotion. Czy to sam organizujesz? Jak to wygląda? Sygnujesz swoim... Nie. Bo wiele osób zadawało mi też takie pytania. Nie, ja sam działam. Ja tutaj jestem od ryczalnej roboty. Tak? Ja mam tutaj na sali zapierdzielać. Pomaga mi Jurek Mazur, Rafał Biernacki i jeszcze parę innych osób. Tak? Michał na przykład. Michał nam pomaga jakoś to wspólnymi siłami sobie to wszystko robimy, no. Bo sam bym tego nie ogarnął, tak. Ja bardziej się nadaję do pracy niż do załatwiania, chodzenia. Nie mam cierpliwości. Po prostu bym z urzędu wyszedł i tyle, żebym tam miał wszystko w tyłku, tak. To już jest nie pierwsza gala, którą organizujecie, bo to już albo chyba... Albo słychać? Słychać. To dobra, to zapytam jeszcze raz. To nie jest już pierwsza gala, którą organizujecie. Ten zespół ludzi, który tobie pomaga, już nie pierwszy raz to robi, tak? Tak. No właśnie. Od samego początku ci sami ludzie... Przepraszam, Michał Olżyński, tak? Bo zapomniałem o nazwiska. Michał Olżyński, ale tak, to już trzecia gala, wiadomo, dwie pierwsze bardzo ubogie, tak, jedna tutaj u nas na sali treningowej, druga na sali gimnastycznej, ale zaczynamy, tak, teraz myślę, że troszeczkę większe, wiadomo, teraz nie będzie publiczności, gdzieś tam Próbujemy to wszystko przez internet zrobić. Zobaczymy, no. Do odważnych świat należy. Panie Mariuszu, internet to przyszłość. Tu mówi wróżka Serafin. Mariusz, walka z Johnsonem wzbudziła dość, no, takie duże zainteresowanie i dobry odbiór. I wielu tutaj jakby też promotorów mówi, że walka gale w pay-per-view, no, nie bardzo się w tym momencie opłacają. KSW się opłaca, Fame MMA, a innym grupom nie bardzo. Jak to u ciebie wygląda? Czy myślisz, że to wypali finansowo chociażby? Jeszcze raz, ostatni. Czy wypali to finansowo? Czy gala pay-per-view jest opłacalna? Wiecie, jak to będzie? Pewnie. O nie, zawiesił nam się Mariusz. Jak chodzi o pieniądze. No, o, wróciłeś, widzisz, zabiłam cię tym pytaniem o kasę.
Nie uciekaj. Pewnie nie, już odpowiadam. Pewnie, pewnie wyjdzie, będzie, pewnie będzie tak jak z każdą galą w Polsce, że będziemy musieli dołożyć do tego interesu. No właśnie. A jeszcze do tego dochodzą, mówiłeś w jakimś wywiadzie, że nie dość, że jest koronawirus, to jeszcze jest mnóstwo osób życzliwych, którzy na pewno się przyłożą do tego, żeby ta gala się nie odbyła. Martwisz się o to? Wiesz co, no, martwisz się. No, skłamałbym, jakbym powiedział, że się nie martwi. No, już słychać, wiesz, gdzieś tam głosy, że... Zawieszasz. Że nielegalna impreza, że wiecie, no, na 1000%, im bliżej gali, im bliżej to się wszystko będzie deklarowało w dobrym kierunku, to tych ludzi takich życzliwych, w cudzysłowie oczywiście, będzie coraz więcej, będzie, wiesz, będziemy musieli gimnastykować się, żeby kombinować, załatwiać jakieś zaświadczenia, papierki, tak? Ale myślę, że koniec końców nam się to uda i wiesz, i wszyscy będą zadowoleni, tak jak zawodnicy, tak jak kibice, tak samo, którzy będą oglądali to wydarzenie. I tego ci życzę, tego wam życzę, żeby ta gala się udała, żebyście pokazali, że po pierwsze, nawet w takich trudnych czasach można galę zorganizować, po drugie, że internet to też jest dobry nośnik do tego, żeby gale organizować i je pokazywać, a po trzecie, żeby system pay-per-view się przyjął, żeby to była już nie nowość, a już taki normalny tryb, w którym żeby coś obejrzeć, trzeba zapłacić. No tak, wiadomo, my tak samo kroczymy po nowym, świeżym gruncie, tak samo pierwszy raz coś takiego robimy na taką skalę i te, wiesz, i ta epidemia to tak samo nie sprzyja nam, wiesz, nie sprzyja nam, ale cała nasza grupa jest dobrej myśli, wszyscy są pozytywnie nastawieni, przyjdzie co do czego, to będziemy, wiesz, walczyć do końca i na pewno do ostatnich chwil nie powiemy, że nie. Tak? Będziemy się starać z całych sił, żeby ta gala... Nie zawieszaj się, Mariusz, wracaj do nas. No i... O, jesteś. Bo co mnie atakują? No, bo tam cię atakują jakimiś wiadomościami. Bo widzą cię w telewizji, to dzwonią od razu. No pomachaj im, słuchaj, pomachaj im. Machamy do was i pozdrawiamy, oczywiście dziękujemy za pytania na czacie. Mariusz, są pewne zagrożenia, tak jak mówisz, związane z pandemią. I co jeśli na przykład Kevin Johnson, no nie wiem, na przykład zachorowałby albo... No bo musi przyjechać prawdopodobnie 2-3 tygodnie wcześniej, więc jaka jest rezerwa? Czy wtedy rezerwowy jest Łukasz Różański? Wiesz co, nie ukrywam, wiesz, nie wiem czy tak... Rozmawialiśmy z nim, tak? Ja rozmawiałem kiedyś, teraz tak samo rozmawialiśmy, chcieliśmy takie coś zrobić, nie wyszło teraz, tak? Ale myślę, że prędzej czy później do naszego pojedynku dojdzie, tak? Ale jeśli chodzi o Kevina Johnsona, ma przyjechać, tak jak wspomnieliście, parę tygodni wcześniej. Na razie tym się przejmujemy, tak? Żeby przed kwarantannę, żeby było wszystko dobrze. Będzie coś nie tak, dostanie kontuzji, coś mu się stanie, kontuzja, nie dostanie jakiejś licencji, nie przyjedzie, to będziemy wtedy się martwić, tak? A wiem, że zawodnicy mogą nie przyjechać parę dni przed samą walką, tak? Wiesz, coś tam się porobi, nie przyjeżdżają parę dni przed samą walką, więc tutaj mamy, naprawdę będziemy mieli sporo czasu, żeby pomyśleć o innym rywalu. Mówisz, że będzie sporo czasu, żeby omówić nowego ewentualnie rywala, czego wam nie życzę. Jesteście dogadani, że przyjedzie Kevin Johnson. No musi być ten okres kwarantanny, więc właśnie, na pewno 14 dni będzie musiał być co najmniej w Polsce, a nie mówiłeś chyba w jakimś wywiadzie, że będziecie chcieli go nawet wcześniej troszkę sprowadzić, żeby był więcej niż 14 dni. Ale on musi siedzieć w domu na kwarantannie, ale jak on będzie nie, siedział? Nie, nie, spokojnie. No to z tego, co mówiliście, to w hotelu tam będzie już mieszkał, będzie miał dobre warunki, tak? Tak, to jest ten pałac w Konarze, go tam już ma zarezerwowany pokoik, salę do ćwiczeń.
wszystko, co tam będzie chciał. Dobrze, a nie było problemów negocjacyjnych? Nie chciał więcej kasy? Czy po prostu jest też głodny boksu, też wie, że trzeba tą kasę zarabiać i nie było na przykład taniej? Że nie, wiesz, nie zmieni nic, nie? To jest z tym, co się umówiliśmy. Powiedzieliśmy tak, on się zgodził, on... I tyle, no. Myślę, że... W boksie już jestem 20 lat i wiem, że wiesz, że to się może zmienić. Po tym wywiadzie dostanę telefon, że niestety wróbel ten, kanarek mu zdechł i nie może przyjechać, tak? To, wiesz, i my, ja i organizatorzy i kibice nic na to nie poradzą, tak? Tak powie i tyle, wiesz. No ale dobrze, to fajnie, ale że wiecie. Mam nadzieję, że jest charakternym, jest, wiesz, jest sportowcem, chce walczyć, chce kolejnych wyzwań i przyleci, no. Przyjedzie. Ile walk zobaczymy na gali? Bo będzie Ewa Piątkowska, ktoś jeszcze już jest ogłoszony? Wiesz co, no jest mamy takiego nowego chłopaka, Huka Marko. Będzie walczył z Piotrowskim, młody chłopaczek, też bardzo ciekawy pojedynek. Generalnie oprócz twojej walki wieczoru będą wszystkie walki polsko-polskie. Nie, właśnie ten Huk to jest młodzieżowy mistrz Ukrainy, tak? Ale mieszka w Polsce teraz w tej chwili jest? Czy... Ukrainiec z Białorusi, może będzie taki Max. Zobaczymy, dzisiaj Max, Max ma do nas Max dotrzeć. Bodak? Ale to wszystko mniejsze wagi, początkujący zawodnicy, więc za jakiś czas się dowiecie, no też wiesz, też to wszystko się zmienia, no z dnia na dzień, z godziny na godzinę, wiesz, jedni dzwonią, drudzy odmawiają wagi, tak to działa, no. Czy ty mówisz o Maxie Bodaku? Bo to jest mój sparring partner z sali treningowej w przeszłości. Mówisz Białorusin, Max Bodak pewnie. Nie wiem, jak on ma nazwisko, przepraszam. Maksiu, pozdrawiamy, pewnie o niego chodzi. Jeżeli w Polsce mieszkający, to tylko on. To tylko on. Mariusz, gdzie byś się uplasował jako waga ciężka w Polsce? Na jakim miejscu? Tylko bez jakiejś tam pruderii, udawanej skromności i wstydu. I szybko dodam, że trochę luźniej się zrobiło, bo Izu Ugonow pojawił się teraz KSW. Będzie w KSW. Na którym miejscu? W boksie. Czekajcie. Wiesz co? Są prowadzone jakieś tam te rankingi, byłem na 8. miejscu, 7. teraz nie wiem, na którym tam jestem. Wiesz co, no... ciężko mi powiedzieć, wiesz, ja nie lubię o sobie dużo gadać, no. Wiesz, jest Kownacki, jest Różalski, wiesz, oni gdzieś tam, te ostatnie pojedynki gdzieś tam się lepiej pokazywali ode mnie, ale ja naprawdę nie czuję się gorszym zawodnikiem od nich, tak? Więc ja mogę być na 4. miejscu, tak? To żeby cię nie męczyć już. Wiesz, to dla mnie to nie ma znaczenia tak naprawdę, no. Dobrze. To... Ja czuję się naprawdę numerem 1, a gdzie jestem tam kwalifikowany, oceniany jakoś, to schodzi na jakiś tam drugoplanowy plan, no. Jednak wyciągnęliśmy. Number one. Hashtag wach number one. Ale możecie, ale jak przyjdzie to do czego, to mogę być na 4. miejscu w kraju. Bo rankingi nie boksują. Nad wyraz skromny, ale to jak zawsze Mariusz skromny byłeś. To zapytam cię o Izu, bo już tak wspomnieliśmy o nim. Izu w KSW, to myślisz, że dobry wybór? To jest dobra droga kariery teraz Izu? Wiesz co, no gdzieś tam... W pewnym momencie, wiesz, zdał sobie sprawę, może za wcześnie, że w tym boksie już nic nie osiągnie. Gdzieś tam w przeszłości kopał dobrze, a lubi się bić, gdzieś lubi gdzieś tam, lubi tą adrenalinę gdzieś tam wypuścić. To myślę, że to jest dobry kierunek, no, wiesz. Są pieniądze do zarobienia, trzeba brać, tak? Ja osobiście uważam, że za wcześnie
za pochopnie podjął tą decyzję. Ja bym na jego miejscu jeszcze spróbował szczęścia w tym boksie, zaryzykował i zobaczył, co przyniesie kolejny pojedynek czy kolejne pojedynki. No właśnie, Mariusz, i jest takie do ciebie pytanie. Kiedy my ciebie zobaczymy w KSW? Prędzej mnie zobaczycie w KFC. A to tamto cię ludzie widują, to już wiesz. To. Codziennie w przygotowaniach, podobno wagi nie musisz robić, dobrze ci idzie. Nie, słuchaj, było nie było tematu. Nie, wytniemy, to się wytnie. To jeszcze nie, odpowiadam. Dobra. Już kiedyś mówiłem, że nigdy nie mówię nie, tak? Wiadomo, że to już, że jakbym wystąpił w jakiś, wiesz, w czymś innym niż w boksie, to już to nie byłby, to wiesz, nie bym był jakimś wojownikiem mieszanych sztuk walk, tylko po prostu bym to zrobił dla pieniędzy, tak? Wiesz, to już, ale to na pewno nie nastąpi rychło, bo jeszcze tam jakieś ambicje, plany, cele gdzieś tam jeszcze przed sobą mam w boksie. Ale nie mówię nie, wiesz, tak samo pewnie kolejne pytanie będzie na gołe pięści, tak? Nie, już zostawiamy temat na gołe pięści. Jest inne pytanie o Punchdown. Czy wystartowałbyś w takiej formule walki strzały na liście? Wiesz, wymieniają się tam takim, strzelasz kogoś z liścia i jak ktoś ustoi, to on ci oddaje. Kurczę, to wiem. Widziałem, oglądałem to, czy oglądałem, no, tam jakiegoś takiego Rosjanina, takiego bardzo dobrego, ale ostatnio przegrał gdzieś, nie? Gdzie? A przecież ty masz dobrą szczękę, my ci to zaprezentujemy, dobra? Jak to wygląda? Patrz, Mariusz. No, dawaj. Mariusz! No, ja, nie, ustał. Gdzieś to przebija mi się to gdzieś na tych stronach, na Facebookach czy coś. Znam takiego Rosjanina wielkiego, ale ostatnio przegrał. Dobrze, to teraz wracając do sportowych ambicji, do planów. Wracamy w czasie, gala Mateusza Borka, twoja przegrana. Co wtedy myślałeś? Jeszcze raz. Gala Mateusza Borka, na której walczyłeś, przegrałeś. Po tej przegranej, co wtedy myślałeś? Dalej, wiesz co, to naprawdę mi siedzi gdzieś tam taka moja osobista zadra, jest ten Bakole, tak? Chciałbym doprowadzić do rewanżu z Bakole, tak? Gdzieś chciałbym wygrać tą walkę w dobrym stylu. Na pewno będę musiał kolejną stoczyć, ale na pewno gdzieś będę dążył, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, do rewanżu z Bakole, tak? Oczywiście przegrałem, tak? To wiesz, to nie podlega żadnej dyskusji, ale nie czuję się gorszym zawodnikiem od niego, tak? Po prostu w tej walce coś nie pykło i tyle. No. Gdzieś też taka moja, z tych moich przegranych walk, to jest jedna taka z większych bolączek moich, tak? Może to mi się nie śni po nocach, ale gdzieś tam, jak pytają o jakieś rewanże, jakieś walki, to nazwisko wymieniam na pierwszym miejscu. A wiesz co, jakby komentowali po tej twojej przegranej, że właśnie dla ciebie zawodnik trochę mniejszy, szybszy, to jest, można powiedzieć, taki strzał w kolano, że ty powinieneś się bić i lepiej sobie radzić z zawodnikami cięższymi, którzy wolniejsi, bo zawodnik trochę mniejszy, szybszy po prostu tobie nie pasuje, tak? Obejdzie cię na nogach gdzieś tam. Ale po prostu, wiesz, tam nie dostałem żadnego mocnego ciosu, tylko po prostu zaspomnie serią ciosów. Ale tak jak mówicie, ja wolę z wielkimi koniami ciężkimi, dwumetrowymi, ważącymi 130 kilo, wolę z takimi się bić niż, no, prawie, z kolegą obok. Słuchaj, kolega obok zaczął trenować, także, proszę Państwa, lato będzie stówka. To ja jeszcze wrócę, Mariusz, do tej przegranej, no bo nie przychodziłeś takie myśli, że kończę to, już mam dosyć, nie chce mi się tego robić. Nie słyszę. To jeszcze raz powtórzę. Czy w momencie, kiedy przegrałeś po tej walce, nie myślałeś, że chcesz skończyć karierę, że zostawisz boks, że to będzie twoja ostatnia walka? Nie było takich myśli? Takich może nie, wiesz. Miałem w przeszłości większe myśli o, żeby to już może, wiesz, walnąć gdzieś, czymś innym się zająć.
po tej może tak nie. Na pewno boli dalej każdy przegrany pojedynek mnie boli, tak? Ale nie, no wiesz, najłatwiej wiesz powiedzieć, że już koniec, że wiesz, i pieprząc rękawice na kołek, to jest najprościej tak zrobić, tak? Ale to chyba nie o to chodzi, wiesz, trzeba, ma się zdrowie, jest jakiś tam cel jeszcze, chęci są co najważniejsze, to trzeba do ostatniego dnia, tak, próbować. Wiesz co, żeby pytam... Później, po zakończonej karierze, wiesz, spojrzeć w lustro, czy spojrzeć synowi w oczy i powiedzieć, próbowałem, tak, nie udało się, ale próbowałem. No właśnie pytam o to, bo próbowałeś i nie udało się wtedy, ale później pasmo jakby dobrych walk. Znowu się pokazałeś... Zajtem dobra walka. Bardzo dobra walka, tak? Pokazałeś, że potrafisz boksować, masz serducho, masz wszystkie rzeczy, które znowu potrzebne są. Dzwonią do ciebie znowu, że na wizji powiedz, jesteś. Że nie teraz, pomachaj im, powiedz, że nie teraz. Wyłączam ich cały czas, rozłączam, przepraszam. No spoko. I widzisz, i są wzloty i upadki, o tym mówię. Jak w sporcie. Tak, że to jest... No, wiesz, tak wcześniej wspomniałem, najlepiej by było, wiesz, ty powiedzieć, dobra, nie nadaje się, pieprzą gdzie rękawice, wszystko, ale ja tak nie potrafię, wiesz, ja póki będę chodził, póki mnie tam będą wnosić do tego ringu, będę walczył, no. No słuchaj, ty masz 40 lat na karku, to do jakiego wieku sobie zakładasz taki limit? Do 50. Ja już mówiłem, że... Ja już powiedziałem, że ostatni pojedynek stoczę w moją urodzinę, na 50. urodziny. To jeszcze... To blisko, wszystko, to jest, blisko twoich urodzin. To jeszcze wszystko przed tobą. No. Mariusz, wiadomo, że... Ostatni pojedynek, ale wiadomo, że... W międzyczasie się posypie zdrowie, coś się, wiesz, zawali, coś, wiesz, mega ciężki pojedynek, mega, wiesz, zdrowotnie coś mi nie będzie pozwalało walczyć, to będę musiał odłożyć rękawice, ale w wieku 50 lat wejdę jeszcze do ringu i tam pożegnam się, nie wiem, z moimi sąsiadami, żeby zobaczyli mnie ostatni raz w ringu, czy na szerszym gronie, no zobaczymy jeszcze, nie wiem. Mariusz, skup się. To będzie długie pytanie. Zauważyłam, że raczej tutaj psychicznie cię nie można złamać i nie zrezygnujesz z boksu. Czy czujesz, słuchaj, że zawodnicy w boksie są wykorzystywani? Brakuje przecież menadżerów. Kontrakty często są podpisywane, no można powiedzieć, z okrojonym wynagrodzeniem. Mocno tutaj też niektórzy promotorzy wykorzystują zawodników. Sam pewnie niejednokrotnie byłeś oszukany na pieniądze. I czy czujesz, że zawodnicy w boksie właśnie są wykorzystywani? Ja wiem, że parę walk stoczyłem za darmo, wiesz, wiele przygotowań za darmo. Wszystkie przygotowania, tak, mi nikt nie sponsoruje. Wszystko, tak to jest, ale kiedyś... Jak Mariusz, jedno pytanko. Słuchaj, weź troszkę... Mariusz, inaczej, wiesz. Mariusz, teraz, poczekaj. Mariusz, chłopacy poczekaj. Mają inny start, tak? Mają możliwości, mają doradców, mogą wziąć sobie doradcę, mogą sobie wziąć gdzieś tam prawników, tak? Oni to sprawdzają, te kontrakty. Teraz o wiele, ci zawodnicy mają o wiele lepiej, wiesz, jak my zaczynaliśmy, to każdy chciał się, wiesz, każdy chciał się pokazać, chciał, wiesz, nie czytał nawet tego, nie widział tych kontraktów, nie dostawał do ręki. Te kontrakty gdzieś tam były, ale przy podpisywaniu one gdzieś tam były zabierane nam, tak? I to były zupełnie inne czasy, no. Większość z nas w tamtych czasach chciała po prostu wyjść do ringu i walczyć, wiesz. Wiadomo, że te później jak zaczynały się schody, jakieś problemy, to taki kontrakt by się sprzedał, a go większość zawodników po prostu nie ma, tak. Gdzieś tam albo już został spalony, albo... Nasi promotorzy, tak? Ja wielokrotnie słyszałem, że raz został spalony gdzieś tam w pożarze, raz utopił się, raz coś tam. I tyle, wiesz, to nie jest do odzyskania już takie coś. Jak już od początku sobie nie ułożysz tego, nie weźmiesz tego kontraktu, to już to ciężko. No, a w tamtych czasach chcieliśmy po prostu walczyć, tak? Teraz w tych czasach jest ułatwiona sprawa, bo można mieć mecenasa, który co ci przejrzy, sprawdzi. Niepasujące zapiski zmieni, poprawi.
Nie dadzą się ci zawodnicy oszukiwać na pieniądze, tak, bo po prostu już kontrakt będzie zerwany. W tamtych czasach nie jeden zawodnik, który zaczynał 15 czy 20 lat temu, z którym byście nie rozmawiali, nie jedną walkę za darmo stoczył. Czyli teraz jest łatwiej, krótko mówiąc. Myślę, że tak. Myślę, że tak. No. Łatwiej jest dlatego... Większa świadomość pewnie jest zawodników, bo właśnie mogą też wykorzystywać pomocę jak prawników. Tak. Ja cię zapytam jeszcze, bo następnym naszym gościem będzie Damian Jonak. Damian Jonak też troszkę poruszymy tematy menadżerskie i takie rzeczy dookoła boksu, co się dzieją, co tak naprawdę wszędzie, nie zawsze to widać. Ja ciebie zapytam, bo ty pomagałeś też Damianowi w kontaktach z Iwajem Łogocewem, tak? Bo to będziemy, o tym będziemy rozmawiali z Damianem. Tak, tak. No Iwaj Łogocew był moim poprzednim menadżerem, który właśnie gdzieś tam dzięki naszym znajomym skontaktowaliśmy się z Jonakiem, tak? Miał jakieś tam rozmowy były. Ja tam nie uczestniczyłem w tym wszystkim. Przepraszam, akurat nie mogę się wysłowić. Coś, nie, bo ja wiem, nie, Mariusz tak na wszystkich działa, ja też się nie mogę wysłowić. Udziału i tyle, no. Ale tak, przez między innymi przeze mnie Damian Jonak poznał się z Iwajem Gocewem. Wasza współpraca z Gocewem nie trwała długo, prawda? Kurczę, nie wiem, rok, dwa? Nie pamiętam nawet. Tak? Mi się wydawało, to nie że jeden to krócej. Związek krócej trwa, że to krócej. Się czepiasz. No dobrze, no to Mariusz, teraz... Tak palnąłem, tak, żebyś się odczepił, ale tak dokładnie to nie wiem. Ta strategia jest dobra na Mariusza Serowina. Odpowiedz cokolwiek. Słuchajcie, dziękujemy Wam za wszystkie pytania na czacie. Już są niektóre pytania do Damiana, który za chwilę się u nas pojawi oczywiście. Także poczekajcie. A czy możecie już zadawać te pytania? Mariusz, a Tobie serdecznie dziękujemy. Dużo zdrówka, udanych sparingów. No i trzymamy mocno kciuki, żeby mimo tych trudności gala się udała. Bo to będzie wielki sukces. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Też mam taką nadzieję. Wygraj, rozwal system. I tego Ci życzymy. Dzięki wielkie. A my Was zapraszamy na krótką przerwę i za moment wracamy z kolejnym gościem.
Witamy, witamy ponownie. Dzisiaj kolejny gość, kolejny pięściarz. Dzisiaj jest z nami kto? W temacie bokserskim jesteśmy. Damian Jonak. Witamy serdecznie, Damian. Siema, witam was serdecznie. Siema, Damiano. Słuchaj, witam. Widzę, że się dobrze czujesz w pandemii. Nie chorujesz. Bardzo dobrze jestem, że tak powiem, cały zdrowy. A pandemia, no uważam, że jest chyba pandemią bardziej gospodarczą niż chorobową, ale to nie będziemy na ten temat gadać za dużo, cały program będzie później. Kolejny musimy zrobić jakiś taki program bardziej polityczny. Słuchaj, no jesteśmy gotowi na szczery wywiad. Ostatnio właśnie trochę głośno tutaj o tobie w różnych mediach i ja pamiętam, że kiedyś już o tym opowiadałeś. Chyba jako pierwszy bokser, który prowadził z tobą ten wywiad. No i chcieliśmy cię zapytać, dlaczego do tego wracasz? Czemu ostatnio właśnie dałeś też wywiad Hubertowi Kęsce i czemu wracasz do tych starych już dziejów, można powiedzieć? Znaczy tak, to jest tak, stare dzieje, ale jakby cały czas te same problemy i tutaj no pandemia to jest też taki czas refleksji, bo jest troszeczkę więcej czasu, żeby spędzić w domu i posiedzieć, poczytać i, że tak powiem, przemyśleć sobie pewne sprawy. Hubert akurat ze mną rozmawiał w tamtym roku i tam rozmawialiśmy ogólnie o różnych rzeczach związanych z naszym środowiskiem bokserskim, ale po prostu no, mówiliśmy się, że kiedyś tam do mnie zadzwoni, no i zrobimy jakiś wywiad, no ale z racji tego, że byłem ostatnio w tamtym roku właśnie u Mateusza Borka w tym programie w ringu, i był też poruszony właśnie problem kolegi Balskiego i jakby tutaj też jakby wznowiłem ten temat, że ja też kiedyś miałem jakby problemy kontraktowe i różne rzeczy z panem Wasilewskim. Odwołałem się do tego wyroku sądowego, który tam miałem po prostu z panem Piotrem Wernerem, że kontrakt, który rzekomo pan Wasilewski twierdził we wszystkich mediach, że jest ważny, że jestem związany z tym i że też to oświadczył w Stanach i no, w ogóle wszędzie o tym gadał, no to ja przedstawiłem wyrok sądu, w którym było jednoznaczne oświadczenie, że po prostu byłem wtedy wolnym zawodnikiem, no i jakby tutaj ten temat teraz był Cieślak miał zaś problemy tam w tym Kongo i ja tak po prostu zacząłem to wszystko analizować, że za dużo tych różnych rzeczy problematycznych jest. Jak Hubert do mnie zadzwonił, to powiedziałem, że zrobimy taki może wywiad na oczyszczenie pewnych spraw i wyjaśnienie, bo po prostu świadomość zawodników jest troszeczkę mała i tutaj te kwestie kontraktowe są jakby źle rozumiane. Ja z racji tego, że od samego początku jak w boksie, że tak powiem, działałem, miałem dużo, dużo różnych tam umów podpisywanych, zawsze to konsultowałem z mecenasami. Raz lepiej, raz gorzej, no ale duże doświadczenie zdobyłem. No i o tym był ten wywiad i wiele innych rzeczy, które po prostu miały uświadomić zawodników. No i o tym możemy dzisiaj szerzej porozmawiać. Uświadamianie zawodników. Myślisz o tym, żeby przestrzec przed pewnymi zachowaniami, ale żeby to lepiej zrozumieć, to trzeba wrócić do tych czasów. W momencie, kiedy ty podpisywałeś kontrakt, tak naprawdę były dwie grupy promotorskie. Był Knockout Promotion, Andrzej Wasilewski i Andrzej Gmitruk. Tak naprawdę, no był jeszcze Zbarski, ale jakby to troszkę inaczej wyglądało, nie było aż tak zakorzenione w Polsce. Nie była to tak liczna grupa, jak te dwie, które się tak notabene zwalczały. I w momencie, kiedy ty podpisywałeś kontrakt, miałeś do wyboru tylko dwóch promotorów, prawda? No tak, ale tutaj to jest jedyna rzecz, za którą jestem wdzięczny panu Andrzejowi Wasilewskiemu, że to on mnie zaprosił do tego boksu zawodowego. On mnie jakby tutaj wprowadzał na początku na ten ring zawodowstwa. Było też to jakieś spełnienie moich marzeń, no bo też zawsze chciałem boksować zawodowo. No ale tak naprawdę wiadomo, świadomość tego rynku była wtedy moja dosyć słaba. Jeśli chodzi o kwestię kontraktową, no to wiele rzeczy takich było, które no, na początku nie rozumiałem. Później jakby zostałem też poinstruowany przez mecenasów. Miałem też kolegę, który mi tam pomagał, bo był
w Stanach i bardzo się pasjonował boksem. Był asystentem gubernatora stanu Nowy Jork i on jakby rozumiał też troszeczkę więcej z tych spraw boksu, które są w Stanach, niż ja. No i parę rzeczy jakby tutaj razem obgadywaliśmy z panem Wasilewskim. No i pewne rzeczy też sobie tam jakby no, uzgadnialiśmy na przyszłość, no ale to no, wiadomo, że przyszłość pokazała troszeczkę inną historię i troszeczkę, powiedzmy, zostałem oczarowany i jakby tutaj trzeba pamiętać, że to, co jest wpisane, to musi być, to, co jest powiedziane, musi być zawsze wpisane, bo później jest niedotrzymywane. Tak by mi się zajmowało. Jako młody chłopak, zawodnik perspektywistyczny z... Chodzisz do grupy promotorskiej, gdzie jest ci pewnie obiecywane no, złote góry. I czy myślisz, że gdybyś właśnie wtedy miał przy sobie mecenasa, menadżera, który zadbałby o twoje sprawy finansowe, żebyś tylko mógł trenować i się niczym nie zajmować, to raczej nie zgodziliby się na podpisanie kontraktu z promotorem Andrzejem Wasilewskim, który zabierał ci za walki 33% i jeszcze do tego musiałbyś dawać swojemu trenerowi 10%, to jest no 43% już praktycznie idzie sobie do czyjejś kieszeni, prawda? Znaczy tak, tutaj chodzi o to, że teraz tak, kwestia świadomości w ogóle i umów po prostu, które są zawierane w boksie zawodowym, to jakby interpretacja prawna to jest jedno, a interpretacja jakby taka powiedzmy praktyczna, która wynika z tego, co się dzieje na naszym podwórku, to jest też jakby troszeczkę inna sprawa. Ja z racji tego, że no, byłem takim zawodnikiem, który po powiedzmy roku czasu się zorientował, że troszeczkę to, co było mówione, po prostu było inaczej realizowane i kontrakt był troszeczkę inaczej realizowany, niż mi to przedstawiano, no to po prostu zacząłem troszeczkę więcej pracować pod kątem pomocy przy organizacji imprez i stałem się tak naprawdę swoim menadżerem i tak naprawdę menadżerem moich promotorów, no bo to ja od 2007 roku większość swoich walk, które boksowałem w nokaucie, byłem po prostu współorganizatorem. I wiele rzeczy, które tam też jakby tutaj nie chcę zaś tego powielać, ale zachęcam do przeczytania tego wywiadu z Hubertem, było po prostu tam dokładniej to opisane. Bawiłem się po prostu w menadżera, który załatwiał lokalizację, prowadził negocjacje i negocjował kwestie organizacyjne. Sam miałem zaprzyjaźnione firmy eventowe, które też w tym pomagały. No i jakby ta praca była na kilka etatów i z tego też powodu nie mogłem się tak naprawdę w ogóle przygotować do tych swoich walk w 100%, bo byłem pochłonięty wieloma innymi rzeczami. Ale z drugiej strony moja świadomość pod kątem organizacji tych imprez, na czym ten biznes w ogóle polega, bardzo, bardzo wzrosła. I tak naprawdę też ten wywiad tutaj, o którym mówimy, Huberta, był tutaj takim jakby tutaj apelem też do zawodników, do moich kolegów, żeby po prostu zrozumieli, że to troszeczkę inaczej wygląda, niż im się wydaje, bo ja przy kwestiach organizacyjnych naprawdę za dużo rzeczy poznałem, które nawet lepiej bym może nawet nie wiedział, jak to funkcjonuje. I też z drugiej strony chciałem ich zachęcić, żeby zrozumieli, że dobry menadżer, który zna się na sprawach zakulisowych, też wiadomo, że robi sobie reklamę sam sobie, ale też chciałem też tutaj przypomnieć, że Andrzej Fanfara, który też założył swoją firmę menadżerską, też może doskonale pomagać zawodnikom i taki człowiek po prostu jest bardzo dobry do tego, aby pomagać przecierać szlaki młodym zawodnikom. Mi naprawdę na tym bardzo zależy, bo organizowałem ostatnio w grudniu mecz dla Polskiego Związku Bokserskiego Polska-Rosja i jakby to był też jakby początek naszej współpracy z tutaj Polskim Związkiem Bokserskim, bo mieliśmy zaplanowany jeszcze mecz w kwietniu, no ale niestety wiadomo, z powodu pandemii nie udało się go zrealizować. Ale chodzi o to, że tutaj mi tak naprawdę się marzy, żeby tak naprawdę pogodzić tutaj pewne kwestie, które są w boksie olimpijskim, w boksie zawodowym, żeby ci zawodnicy więcej zrozumieli, na czym to wszystko polega i tak naprawdę, żeby panowie promotorzy, o których też wspominałem w wywiadach, czy w wywiadzie szczególnie, to po prostu, żeby zrozumieli, że to jest nasz ciężki kawałek chleba i po prostu tą pracę, którą wykonujemy w ringu, żeby nas za to szanowali.
bo to, że oni wykładają jakieś pieniądze, to, że wkładają inną pracę, my ich za to szanujemy i za to mają swój duży procent, czyli te 33%, który jest w kontrakcie akurat u pana Wasilewskiego często jakby zawierany. W Stanach jakby z tego, co ja dostawałem kontrakty, jest 20%, a drugie 20% ma menadżer, czyli jest 40%, a tu jest 33%, a tak naprawdę gdyby to podzielić na tą pracę menadżera, to menadżer tak naprawdę jest w stanie dużo więcej zarobić niż sam zawodnik swoimi negocjacjami, więc jemu schodzi też ciężar negocjacji i w ogóle tego jakby podejścia psychicznego, no bo tak naprawdę musimy sobie zrozumieć jedną rzecz, że stres, nerwy, przynajmniej ja to mówię na swoim przykładzie, czasami były gorsze niż ja bym zrobił trzy treningi dziennie, więc sama Ewa wiesz, że jakby ten komfort psychiczny jest bardzo ważny. To teraz w każdej pracy. Wróćmy może do kontraktowych rzeczy. Damian, podpisałeś pierwszy kontrakt, nie podobało ci się, miałeś jakieś zastrzeżenia, nie było tak jak chciałeś, no ale później podpisujesz drugi kontrakt, po co to robisz? Renegocjacja, tak? Tak jak powiedziałem, tutaj też zachęcam tutaj do wywiadu Huberta, bo jest bardzo, bardzo obszerny. Ale jesteś u nas w wywiadzie. Wiesz co, poczekaj, bo mi się nie chce czytać tego wywiadu całego, to weź mi opowiedz, co? No to ja wiem, ale chodzi o to, że teraz tak, ja odszedłem z inicjatywy telewizji Polsat, ponieważ tutaj oni mieli fajny projekt z panem Grajewskim, polsko-niemiecki. Ja zawsze chciałem iść w ślady Darka Michalczewskiego, boksować w Niemczech, bardzo mi się to podobało, jeśli chodzi o pomysł, a z drugiej strony wiedziałem, że mam kontrakt z panem Wasilewskim, tylko z racji tego, że zostałem kilkukrotnie jakby troszeczkę oszukany przez pana Piotra Wernera, który jest wspólnikiem, wiadomo, pana, czy był, przepraszam, wspólnikiem pana Andrzeja Wasilewskiego, bo pewne uzgodnienia, które czyniliśmy przy organizacji imprez i to, że ja pracowałem dla nich właśnie na te inne etaty tak zwane i załatwiałem wiele innych rzeczy, no to po prostu zostałem troszeczkę potraktowany nie w ten sposób, co trzeba, ale jakby to mnie bardzo bolało, no ale jakoś to wytrzymywałem, ale później, gdy pan Andrzej Wasilewski i pan Piotr Werner zaproponowali wszystkim chłopakom odnowienie kontraktów, ponieważ stworzyli sobie spółkę na Cyprze i chcieli, żeby wszyscy podpisywali umowy nowe na spółkę cypryjską i dostałem po 3,5 roku gorsze warunki niż miałem, no to powiedziałem im, że ja sobie w ogóle po prostu posiedzieć w domu i nic nie robić, bo taka sprawa mnie w ogóle nie interesuje, bo z racji szacunku do samego siebie i z racji tego, że wiem, co dla nich jakby wypracowałem i jakby mam na to świadków, dowody, dokumentację, że ja pracowałem dla nich w taki sposób, że moje walki generowały bardzo duże zyski dla nich. I teraz opowiadanie o tych inwestycjach, o tym jakby, jak ja mam być wdzięczny im za to wszystko, no to nie do mnie te stwierdzenie. Może inni zawodnicy mają być za co wdzięczni. Ja jestem wdzięczny, że mnie zaprosili do boksu, nie za nic więcej. I to mówię z pełną premedytacją i ja chciałem szacunku za swoją pracę w ringu, ale za to też, co było poza ringiem. I tego szacunku nie było, dlatego odszedłem wtedy od nich i miałem do tego pełne prawo. Tylko jakby pan mecenas... Poczekaj, mówisz teraz, że odszedłeś, chodzi o przejście na galę do... Pana Grajewskiego. Tak, Grajewski to była Diamond Boxing Night, tak? Organizowany teraz... przez Polsat. Tak jest, ale tu chodzi o to, że wcześniej były jeszcze walki właśnie w Niemczech, bo tak jak powiedziałem, to miał być projekt polsko-niemiecki. I teraz chodziło o to, że jakby ja miałem się zająć tylko treningiem, a pan Grajewski tutaj miał swojego mecenasa i on powiedział, że w 100% się wszystkim zajmie, ma doświadczenie. Darek Miaczewski sam mi potwierdził, że pomagał mu tam przy wielu galach w Niemczech. No i chodziło o to, że pan Grajewski tutaj był tego pewny, że dają sobie radę. Ja jakby tutaj z tym doświadczeniem, które mam teraz, to ja bym nie potrzebował pana Grajewskiego, bym sobie sam dał radę, żeby wybronić się z tego kontraktu. No ale z drugiej strony wtedy wiadomo, nie byłem świadomy pewnych spraw. No i pan Grajewski to, co zagwarantował, nie wypełnił, bo tam powiedzmy po 3 walkach, gdy miało dojść do konkretnej walki w Spodku, była po prostu sytuacja taka, że jego mecenas zrezygnował z mojej obsługi prawnej. Ja zostałem z palcem w D
No i było, jak to się mówi, no, kilka alternatyw, które można było przyjąć. Ja po prostu chciałem jakby tutaj boksować, ale zarazem miałem pozew na 400 tysięcy euro, które nie wiem skąd one się wzięły, no ale się wzięły. I chodziło o to, żeby wyjść z tego jakoś z twarzą. Wtedy prowadziłem też rozmowę z Polsatem, powiedziałem panu dyrektorowi, jak sprawa wygląda. Poczekaj chwilkę, Damian, bo mi umknęła jedna kwestia. Ty podpisując kontrakt z Grajewskim, jaki ty już miałeś zamknięty kontrakt z Andrzejem Wasilewskim? Jak to wyglądało? Wypowiedziałeś ten kontrakt? Tak jest, wypowiedziałem kontrakt z panem Andrzejem Wasilewskim z racji tam pewnych nieprawidłowości, które były. No i pan Grajewski... Bo tam wielka, wiesz, wracam do tego tematu, bo była wielka, wielka awantura, no, że ty sobie odchodzisz tak po prostu do Andrzeja Grajewskiego. Andrzej Grajewski był wtedy dużym jakby przeciwnikiem, znaczy był postrzegany jako ktoś, kto wchodzi do boksu. Tak naprawdę od tego momentu, jak ty przeszedłeś na pana Grajewskiego i pojawiła się gala Diamond Boxing Night, to wszystkie zaczęły się kłopoty Boxer Rock. Nie wiem, czy ty kojarzysz, ale w związku z tą promocją tej gali, że w ogóle mieliśmy czelność promować tą galę, zaczęły się nasze problemy z nokautem. Dzięki temu nasi dziennikarze nie mogli się pojawiać na galach. Byliśmy persona non grata na galach Andrzeja Wasilewskiego. To tylko dlatego... Ale to wtedy zrobili wam przeciwwagę i pan Wasilewski, żeby kontrolować rynek, stworzył sobie Rig Polska. To jest ważna rzecz, żeby ludzie zrozumieli, po co jest Rig Polska, bo to jest jakby przedłużenie jego ręki. No i po co to jest? To jest po to, żeby promować? Tury, jak, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Chodzi o to, że te manipulacje są takie no, bardzo, bardzo, że tak powiem, tutaj dla ludzi ze środowiska otwarte, a dla normalnego kibica nie za bardzo, więc wiesz. Jakby ja ci rozumiem, o co tobie chodzi, ale chodzi o to, że kwestia teraz tej gali Diamond Boxing Night to jakby miał być ta wisienka na torcie, żeby zacząć robić ten projekt polsko-niemiecki z Telewizją Polską. Tylko chodziło o to, że jeśli ja zadzwoniłem do telewizji i przeprosiłem ich, że ja nie będę mógł raczej wystąpić w tej gali, bo ja mam pozew w sądzie na 400 tysięcy euro. I nie wiem, skąd to się w ogóle wzięło. No ale jak mogłeś mieć pozew? Poczekaj, Damian, jak mogłeś mieć pozew, jeżeli wypowiedziano miałeś umowę z Andrzejem Wasilewskim? No bo pan Wasilewski się nie zgadzał z nią, no bo pan Wasilewski jakby tutaj też go rozumiem, bronił swojego interesu i uważał, że kontrakt był realizowany tak jak trzeba i że jakby rozwiązanie było nieskuteczne. A z drugiej strony jeśli mecenas, który miał obsługiwać tą sprawę, był jakby tutaj no, podpisany, że będzie to bronił, a później się rozmyślił, no to też czułem się bardzo oszukany. No i też zrezygnowałem z pracy z panem Grajewskim, ale z racji tego, że też chciałem być lojalny wobec telewizji, zadzwoniłem do pana dyrektora, wytłumaczyłem mu sytuację, poprosiłem o wsparcie, powiedziałem mu o tym, że nie mogę walczyć, jeśli oni nie zabezpieczą mi tego pisemnie, że w razie czego to wezmą jakby konsekwencje pozwu na siebie, no to oni powiedzieli, że też nie mogą, no i po prostu sytuacja się rozjechała. Podziękowałem, nie wystąpiłem na tej gali, a mój menadżer, wtedy przyjaciel Marek Klementowski, żeby mnie uchronić przed różnymi problemami, po kryjomu zadzwonił do pana Wasilewskiego, zaproponował mu spotkanie. Mnie jakby tutaj później postawił, może nie to, że przed faktem dokonanym, bo mnie nie zabrał do bagażnika i nie zabił tam na siłę, tylko chodzi o to, że wytłumaczył mi, że to jest dla mojego dobra, żebym nie miał problemów i w ogóle. I powiedział, że na pewno się z panem Wasilewskim dogadamy, żeby wysłuchał ten pozew, jeśli nie wystąpię w tej galicy, nie? Ale to był blef, bo wiadomo, że ja i tak nie chciałem w niej wystąpić. No i pojechaliśmy na spotkanie z mecenasem, z komputerem, z drukarką, wszystko mieliśmy jakby zabezpieczone i była sprawa jasno postawiona. Albo się dogadujemy na warunkach, które będą korzystne dla mnie, albo inaczej, korzystne dla obydwu stron, przepraszam, bo to źle powiedziałem. Korzystne dla obydwu stron, albo po prostu będę boksował w spotku, to nie? No i to taki szantaż troszkę. Proszę? Taki szantaż troszeczkę. No, ale ja byłem szantażowany też wiele razy, więc tutaj
akurat nie robiło mi to żadnej różnicy. Damian, wyjaśnijmy. Proszę? Damian, wyjaśnijmy, bo niektórzy sobie w ogóle z tego nie zdają sprawy. Kontrakty były podpisywane w tamtych czasach i do dzisiejszego dnia też są podpisywane, z tego co wiem, na 8 lat, 10. One są przedłużane ze zdobyciem jakiegoś tytułu, nawet to jest mistrza. Nie, kontrakty to jest dożywocie, to jest dożywocie. No właśnie, a dlaczego to jest też dożywocie? Bo niektórzy sobie z tego też nie zdają sprawy, a chciałbyś uświadamiać też młodych pięściarzy i kibiców, że no, za walkę, czasami za rundę pięściarzy dostają no ile? 500 zł, 1000 zł, to jest jakiś no, maks. Tak, 1000 zł to jest maks. Ja miałem wtedy chyba, z tego co pamiętam, te 800 zł, no to byłem w tej średniej. Ale tak czy inaczej, jakby tutaj z racji tego, że ja rozumiem, że promotorzy nie mają z czego też płacić zawodnikom, bo my musimy, ja na przykład teraz nie generalizuję, że promotorzy to jest same zło. To są ludzie, którzy kalkulują to jak biznesmeni. Ja to rozumiem, bo telewizja w Polsce nie płaci dużych pieniędzy za organizację imprezy, nie? Jak ja boksowałem u Zauerlanda na gali, to oni dostawali z telewizji 1 600 000 euro. A telewizja wtedy za Wojak Box Ignite w tym samym czasie płaciła tam, nie wiem, 25-30 000 euro. Czyli zaczynając od takiego budżetu, no to z czego ma promotor zapłacić za organizację? Tylko z racji tego, że świadomość też zawodników jest bardzo słaba w wielu kwestiach, menadżer może im pomóc w kwestiach organizacyjnych, aby zdobyć sponsorów. Bo też te mundurki, które jakby pan Wasilewski jakby kazał zakładać zawodnikom, ja na przykład gdy do niego wróciłem, tak jak powiedziałem, na tych normalnych warunkach, po tym spotkaniu tam... A to zaraz wrócę do tego spotkania. Wiesz co, bo mnie to też wtedy ciekawi. To wtedy tak naprawdę mieliśmy sytuację taką, że jakby no, ja miałem swoich sponsorów, to co oni chcieli, żebym miał, czyli Wojaka, no to była reklama w zamian za to w innym miejscu dla mnie, no i po prostu było to w jakiś sposób normalnie prowadzone. Ale chodzi o to, że ja też z racji tego, że poznawałem arkany organizacji całego tutaj eventu, ja po prostu rozumiałem to, że muszę zarobić gdzieś indziej, żeby to miało w jakiś sposób no, lepszy efekt dla mnie i dla mojej rodziny. Czyli pracowałem dodatkowo, pomagając im przy organizacji w różnych rzeczach, no ale z racji tego, że jakby tutaj poznając to wszystko od kuchni, no to też mogłem zrozumieć, czemu te budżety są takie napięte w Polsce, ale ja to zawsze powtarzałem, zawodnik w Polsce nie jest w stanie zarobić nie wiadomo jakich dużych pieniędzy na walkach, które są w naszym kraju robione, tylko i wyłącznie może się to zmienić, jeśli będzie pay-per-view i duża medialność zawodnika, nie sama klasa sportowa, ale duża medialność. Co też teraz w dzisiejszych czasach pokazuje Fame MMA, czyli tam klasy sportowej nie ma wcale, a jest duża medialność i można zarabiać kokosy. Fajnie, ale... coś pokazuje, nie? Czas, jedziemy do przodu. Czasy się zmieniły. Ale chodzi o to też, żeby po prostu no, szanować zawodników i żeby mogli dostawać konkretne kontrakty na walkę za granicą, ale to jest temat dłuższy, więc pewnie do niego... Za granicą i jeszcze to, co mówiłeś ważnego, że potem zawodnik ma prawo sprzedaży sygnału, że tak powiem, do swojego kraju. Tak, nie każdy też zawodnik o tym wie, gdzieś walczy za granicą i tylko promotor może, że tak powiem, do kieszeni wziąć tą kasę za tak naprawdę pieniądze, które powinny iść do pięściarza. Tutaj jest już inna jeszcze sprawa, bo musisz zrozumieć jedną rzecz, że te kontrakty, bardzo które chętnie są w Polsce, chciałabym zrozumieć. Te kontrakty, które są w Polsce, w Stanach są zakazane. To jest nielegalne, żeby promotor i menadżer był w jednej osobie. Te kontrakty, które ja dostałem od promotorów takich jak Top Rank, czy tam Golden Boy, czy tam jakiś inny, po prostu to były kontrakty promotorskie, nie menadżerskie. I tutaj tak jak powiedziałem, te kontrakty polegały na tym, że promotor ma te 20%, menadżer niech ma te drugie 20%, ale chodzi o to, że one były i tak dużo lepsze, bo kwestia teraz tutaj sprzedaży praw transmisyjnych od telewizji, to menadżer może negocjować i tutaj każdemu się należy z tego coś, a z drugiej strony w Polsce u nas jest to wszystko jakby w jednej osobie,
i ta osoba jako promotor negocjuje swoją, że tak powiem, tutaj gażę dla zawodnika i wtedy ten zawodnik ma po prostu niby podpisać kontrakt na tą walkę, a tak naprawdę zawodnik tutaj w Polsce negocjuje zaś ze swoim promotorem i tak, tam mu chce zapłacić jak najwięcej, a tu mu chce zapłacić jak najmniej. Bo tu jest sprzeczność interesów. Gdyby zawodnik podpisywał tak, jak to powinno być, zgodnie z kontraktem, czyli promotor dostaje te 33% i powiedzmy, że jest też promotorem, który jest uczciwym menadżerem, negocjuje za granicą kontrakt dla swojego zawodnika i wtedy zawodnik podpisuje ten kontrakt i zawodnik dostaje swoją część i promotor, swoją część tener, swoją część i wszystko jest bardzo proste. Tylko tutaj jest prowadzimy jakby tutaj też tematy organizacyjne, uczymy się rzemiosła, czyli i boksu, i organizacji imprez. No i myślałem, że w jakiś sposób zdobędę szacunek przez swoją pracę dwutorowo, żeby dostać kiedyś tą walkę na ringach zagranicznych. Były telefony dwu, trzykrotnie z różnymi propozycjami, ale ja z racji tego, to co wam powiedziałem, świadomości i kontaktów też z różnymi osobami z zagranicy i którzy mi tłumaczyli, jak te kontrakty mają wyglądać, wiedziałem, że to ja podpisuję kontrakt zgodnie z tym, co ja miałem wpisane w swoim kontrakcie, czyli ja podpisuję kontrakt z organizatorem imprezy, bo tak powinno być zawsze i mój promotor dostaje z tego swój wysoki procent, czyli te 33. On może mi pomóc w negocjacjach. Tak samo sygnał telewizyjny, to co Ewa pisała, też jest po mojej stronie i mój promotor negocjuje z telewizją i wtedy dostaje swoje 33%. Więc to jest przecież uczciwie i transparentne. Tylko tak, gdy ja coś takiego prosiłem, nigdy nie doszło nawet do żadnej propozycji. Dopiero jak wyszła sytuacja, kiedy wyjechałem do Top Rank, no to mi zaczęto proponować walkę z Kirkandem, która tak i tak nie była kontraktem bezpośrednim z organizatorem, a z drugiej strony nie była uczciwym kontraktem, bo w korespondencji mailowej, teraz nie pamiętam to, co wam przesyłałem, czy to był Margules, czy to był pan Wasilewski, było ewidentnie na to rozpisane, że tam było 140 tysięcy dla zawodnika. Więc to też był przekręt. Damian, ale nie wszyscy promotorzy są tacy źli. Nie mówię, że wszyscy są źli. Jakiś chyba trochę docenią twoją pracę i umieszczą nawet bezpłatnie reklamę jako partnera przy organizacji. Teraz piję do Mariusza Grabowskiego. Oczywiście. Ja z Mariuszem dobrze wiesz, że mam do niego duży sentyment i szacunek, bo ten człowiek jako jedyny, kiedy ja wyleciałem do Stanów i borykałem się prawie przez rok czasu z tymi różnymi kwestiami kontraktowymi, nikt mi nie wierzył, że jestem wolnym zawodnikiem, etc. Tak naprawdę jak już byłem taki zdesperowany i chciałem wszystkim udowodnić, że ja mogę boksować, zadzwoniłem do Mariusza, powiedziałem mu: Mariusz, gwarantuję ci, że jestem wolnym zawodnikiem, mój mecenas też mu to potwierdził. Ja mówię, jeśli chcesz, ja podpiszę ci notarialnie dokument, że jeśli kiedykolwiek będą jakiekolwiek obciążenia prawne przez Wasilewskiego na tobie, że zaboksowałem, ja to biorę wszystko na siebie. Ja sobie dam radę, wybronię się, gwarantuję ci, że jestem wolny. I on mi uwierzył na słowo i po prostu pozwoli mi zaboksować. Powiedziałem mu, że oczywiście ja za walkę sobie zapłacę sam, ale proszę cię, tylko pozwól mi zaboksować. Za to mi zrobił jeszcze reklamę na ringu. No i tak naprawdę jakby miałem ogromną satysfakcję z tego powodu. Później tam, wiadomo, działy się jeszcze inne rzeczy. Jakie inne rzeczy? Proszę? Jakie inne rzeczy? W kwestiach moich tam prób prowadzenia negocjacji z tymi ludźmi ze Stanów, no bo miałem kontakt jeszcze tam od tego, jak on się nazywa, który był od Hajmona, jeszcze taki promotor, Ludi Bella. Ale też okazało się, że właśnie Ludi Bella, akurat z racji tego, że był z Hajmonem i Hajmon był zaś z Margulesem,
to Margulę znowu tam coś namieszał, no i takie tam były różne chocki, klocki, ale później zrobiliśmy z Mariuszem jeszcze galę wino w Wrocławiu. Tam już wiadomo, normalnie się ze mną rozliczył, zapłacił mi za tą walkę i tam ogólnie docenił to, że mu pomagają w organizacji, zrobił mi też dużą reklamę za darmo na ringu. Z czego no wynikało, powiedz mi, z czego wynikało, że w Stanach nikt ci nie wierzył, że jesteś wolnym zawodnikiem? Bo tutaj właśnie od tego też powinniśmy zacząć. W Polsce mowa menadżerska, którą ja skonstruowałem dla pana Wernera, wtedy, gdy mi się skończył ten trzyletni kontrakt, ponieważ no, panowie ten WWW, czyli Wasilewski i Werner, jakby tutaj byli tak pewni siebie, że ja będę zawsze u nich, że pogali w Częstochowie w 2013 roku, gdy mi się skończył kontrakt, no zapomnieli o tym, że się ten kontrakt skończył, co nie? No ale jak, no mogę, tak, jak może promotor zapomnieć? No co ty? No jak jest tak pewny siebie, to może zapomnieć. A jak ma wszystkich uwiązanych na dożywocie, to zapomniał, że jeden zawodnik, który podpisał kontrakt, który był po prostu kontraktem normalnym, no, a nie dożywocie, czy jakieś tam inne, że tak powiem... Dożywocie, jak to wyrok brzmi. Wyrok. Ale nie, no, ale słuchajcie, no bo ja to też tutaj w wywiadzie Huberta opisywałem, jak jeden z chłopaków, który miał podpisać kontrakt na 10 lat, to się inni z niego śmiali, że taki kontrakt mu dali. Oczywiście z tymi wszystkimi przedłużeniami, tylko każdy inny chłopak ma tak samo, no bo te pasy, które są wymieniane, czy te paski, czy jakieś tam inne, tak jak to jest określane, nieważne. Tytuły są i tak stworzone po to, żeby była otoczka, żeby była po prostu kwestia medialna, więc każdy pas, który był zdobywany, przedłużał zawodnikowi o 2 lub 3 lata jakby kontrakt, czyli tak naprawdę każdy o tym walczył, każdy coś zdobywał i tych, że tak powiem, wyroków, które tam przedłużały im te kontrakty, było pełno, więc każdy z nich miał powyżej 10 lat, jak to się zsumowało. Ja im to wytłumaczyłem na szybko i się już przestali śmiać po prostu. Ale widzisz, to tak do końca w sumie nie działa, no bo to wynika z tego, że promotor się wywiązywał ze swoich obowiązków. No, Andrzej Wasilewski zapewniał jakieś tam rankingi. Wiesz, no nie, no patrzę po prostu obiektywnie z drugiej strony też. Byłeś wysoko w rankingach przez lata, byłeś młodzieżowym mistrzem. Ale pan Wasilewski jest mistrzem rankingów. No ale to chyba właśnie, dobrze. Pan Wasilewski, czekaj, daj mi teraz skończyć jeszcze raz. Nie, mogę, co ty? Mówiłem się z Andrzejem, że nie pozwolę ci mówić. Tak jest, ale słuchaj, ale ja nie mówię, że pan Wasilewski jest zły, tylko, tylko zły, bo on jakby był uczciwym promotorem, tak jak powiedziałem, uczciwym promotorem, byłby zajebisty, bo w takich jakby politycznych, że tak powiem, tutaj relacjach, jakie on jest z federacjami, z tym wszystkim, to nikt nie jest tak dobry. I on umie naprawdę politycznie fajnie wpływać na organizację walk. Tylko niech on daje podpisywać kontrakty na walki za granicą, gdzie zawodnicy to jest jedyny sposób, żeby sobie coś zarobili zawodnikowi z promotorem, który organizuje tą galę, a on nie będzie wtedy menadżerem, ale uczciwym menadżerem. Czy to jest sklerość, że po prostu nie da się zarobić zawodnikom? No. Czy to tutaj opiewa o sklerostwo, jeżeli nie da się zarobić zawodnikom? No wiesz, takie krótkie rączki. Jeśli mamy coś takiego, że mamy różnych promotorów w Polsce, tak szybko ich oblecimy. Czyli pan Wasilewski, który jest biznesmenem od wielu lat, prowadzi tak naprawdę ogromną spółkę z ubezpieczeniami, zarabia miliony złotych, bawi się boksem. Sam nie wiem, po co on to robi, no ale powiedzmy, bawi się boksem. I on twierdzi, mając takie doświadczenie biznesowe, że on do tego cały czas dokłada. Teraz mamy drugiego promotora, tutaj bliżej twojemu sercu, Mariusz Grabowski, który jest promotorem, nie napina się, że on dokłada czy zarabia i się śmieje z tego. Raz dołożę, raz zarobię, jakoś to leci, robi to dla fanów, żeby była fajna możliwość, żeby zawodnicy boksowali. Robi sobie darmową reklamę, która jakby policzyć ekwiwalent medialny za reklamę, którą ma, to jest do przodu i chłop się cieszy i w ogóle nie narzeka. Tomek Babiloński oficjalnie mówi, że on na tym zarabia i to, czy on zawodników traktuje tak czy inaczej, to jest jego sprawa. Ze mną nie miał żadnych jakby nigdy problemów, bo nigdy tak za bardzo u niego nie boksowałem. Raz mu załatwiłem galę w TVP, która też musielibyśmy więcej o tym pogadać, ale to za chwilę. I jakby tutaj oficjalnie mówi, że na tym zarabia. Czyli pan Babiloński, który
jest takim biznesowym no-name'em w stosunku do Wasilewskiego, zarabia, a pan Wasilewski nie potrafi. No to coś jest chyba nie tak, co nie? Drugi, czyli ostatnim, pan Mateusz Borek, który jest bardzo dobrym prezenterem telewizyjnym, bardzo, że tak powiem, dobrym komentatorem sportowym, też zrobił sobie po prostu jakąś tam kwestię taką tutaj organizacyjną. Robi to też bardzo ciekawie, ale też bazuje, wiadomo, na zawodnikach albo od Mariusza Grabowskiego, albo od tych, którzy są wolni. Nie jest jakby związany za bardzo z nikim, żadnymi kontraktami. Bawi się tym i też ani nie narzeka, czy zarobił, czy dołożył. Fajna zabawa, tak jak mówi, on to robi na emocjach sportowych, bo tak jak to sam mówi, on to robi po prostu, żeby kibicom dać fajne widowisko. Robi to bardziej jako dziennikarz może niż promotor, bo tak naprawdę nie musi za bardzo nic inwestować. Ale nikt nie narzeka, tylko jeden narzeka, który tak naprawdę był monopolistą przez wiele lat, więc nie umiem tego zrozumieć. No ale stąd wynika jego narzekanie, bo jak się traci monopol, to pewnie i troszkę inaczej. Ale on zawsze narzekał, ale przecież on zawsze narzekał. To już po prostu taki charakter. Ja nigdy nie słyszałem od pana Andrzeja Wasilewskiego, żeby on był zadowolony. Słuchaj, ja nie będę rzucał kwotami, ale ja wiem, ile ja sprzedałem biletów, za ile set tysięcy złotych, i wiem, jakie kwoty miasto płaciło. Ja to naprawdę, jeśli miałbym swoich zawodników, to ja tą galę mogę zrobić sam z palcem w te, tak naprawdę. I to nie ma żadnego problemu. I też się będę przy tym dobrze bawił. Tylko chodzi o to, że trzeba mieć zawodników, a jakby nie mam ich, więc tak naprawdę też nawet nie chcę ich mieć, bo ja nie chcę z nimi negocjować, żeby im zapłacić jak najmniej. Ja bym chciał im zapłacić jak najwięcej, więc wolę być ich menadżerem. Damian, mówi się w Stanach Zjednoczonych, że, czy w Wielkiej Brytanii, że zawodnik jest tyle wart, ile sprzeda biletów. No i ty, cholera jasna, sprzedawałeś najwięcej biletów. Ile ci się udało sprzedać? 2000? Chodzi o to, że ja płaciłem promotorom za moje gale. No. Ja płaciłem im. To teraz wytłumacz naszym widzom. Jak walczył Adamek w spotku z Onilem Belem, to było dawno temu. To była największa głupota, jaką zrobiłem, czyli zrobiłem coś dla nich bez żadnego papieru i to było kilka tysięcy biletów, które były sprzedane na tą walkę. I to wiadomo, że to nie było na mnie, bo ja nigdy nie mówiłem, że jestem taki wspaniały, że przychodzą ludzie i chcą oglądać Damiana. Ludzie chcieli oglądać widowisko sportowe, na której byłem ja, ale wielu moich kolegów i oni generowali tą też sprzedaż razem ze mną. Tylko mój system sprzedaży biletów był po prostu bardziej skuteczny niż inny i tyle. Ale to po co to robiłeś? Bo ja kocham walczyć przy dużej publiczności i tą walkę, którą miałem pierwszy raz w życiu, w spotku, kiedy było chyba, nie wiem, około 10 tysięcy ludzi. Miałem muzykę bez pamiętam. Tak jak powiedziałem Mateuszowi Borkowi ostatnio, to. Jeśli ja bym miał, powiedzmy, swoją działalność, która by naprawdę dobrze zarabiała, to ja bym mógł to za darmo robić, bo dla mnie pracą zawsze był tylko trening i zbijanie wagi, ale przyjemnością to jest nagroda, czyli walka. Ja bym to robił za darmo. Posłuchaj, jeśli walisz kogoś w łeb i się kilka tysięcy ludzi cieszy z tego, to jest coś wspaniałego, no. Tylko ta waga, co? Pamiętasz, zawsze ci ciężko ta waga chodziła. I na Wrocławiu to tam przychodziłeś, pytałeś, czy ta waga na pewno dobrze. Ja o wadze musiałbym napisać osobną książkę, ale to nie będziemy sobie teraz tego, wiesz, tutaj, no. Masz zamiast podobno bardzo grube kości, to wszystko przez te kości. U mnie przez cycki, u ciebie bardzo, przez kości. To są tylko kości, tak jest. Ale teraz odkryłem coś nowego, jeśli chodzi o kwestię diety i jakby tutaj zdrowego życia, więc mam nadzieję, że się będę mógł tym pochwalić za jakiś. Ja też odkryłam M&M'sy. Co to? M&M'sy. A nie. I jedzenie do godziny 18. Naprawdę działa. No i super. No ale bo tak zeszliśmy z tematu, nie wiem, o czym mówiłem, więc... Damian, ja bym chciała powiedzieć, że super, żebyś... Mieliście, że będą pytania, pytania będą od internautów. Macie jakieś pytania? Co myślisz o Tomku Babilońskim? Proszę? Co myślisz o Tomku Babilońskim i jakie masz relacje z MB Promotion? Znaczy, wiesz co, tak jak powiedziałem, ja Tomkowi w boksie zawodowym tylko pomagałem przy organizacji jednej imprezy dla TVP. Wtedy, kiedy wróciłem do pana Wasilewskiego, było to spotkanie, kiedy podpisał ze mną ten kontrakt, Polsat się na mnie obraził. No i tak naprawdę moi przyjaciele z Solidarności akurat mieli dobry kontakt z TVP. No i pojechaliśmy, znaczy ja nie pojechałem, ale pojechał mój menadżer, tam nasz przewodniczący związku,
Pan Wasilewski czekał sobie na dole w portierni. Czekaj, to była ta gala z Lennoxem Lewisem? To gala z Lennoxem Lewisem, tak? Co, ja ci nie tam był gość, gościem był Lennox Lewis na tej gali? To ta gala nie. Była w TVP? Nie. Gala, w której walczyłem z Cruzem. Wtedy mnie Polsat banował, bo wyłączali kamerę. A długo to trwało? Proszę? Banowanie Polsatu długo trwało? Dwie walki. Trzecia była z Cruzem w TVP, którą właśnie pan Wasilewski podstawił pana Babilońskiego, żeby to zrobić na jego licencji, no bo sam nie mógł. Sam był w Polsacie wtedy. A miał kontrakt z Polsatem, co? Właśnie, Andrzej był w Polsacie, Tomek mógł w TVP. Tak jest. No, ale to wszystko jakby było organizowane przeze mnie od strony TVP i ludzi, którzy ze mną współpracowali. No i ja po prostu zawsze chciałem dla mojej dyscypliny jak najlepiej i chciałem, żeby była na otwartym kanale, żeby każdy miał do niej dostęp, bo ja to zawsze powtarzam, że boks jest wspaniałym sportem, który ma ogromne tradycje w naszym kraju i powinien być w telewizji publicznej zawsze i jest produktem, który można naprawdę super opakować i robić super reklamę w przerwach między rundami. No, jest tyle pozytywów, że tutaj nie było jakby ciężko przekonać się TVP, tylko chodziło o tą oglądalność. To popatrz, Damian. Dwie gaduły się dorwały, kochani. Zobacz, Damian, co się stało. Teraz jest TVP. No jest, no ja wiem, no ale tutaj jakby... Beze mnie, no, niestety. Bez ciebie, ale Damian, z taką wiedzą, z takim doświadczeniem i z taką, że halo, tak powiem... Halo, jestem. Z taką nie wiedzą... Z taką wiedzą, słyszysz mnie? Musicie włączyć mikrofon, bo ja was nie słyszę. Z taką wiedzą, z takim doświadczeniem... Ewciu, nie słyszę w ogóle. A teraz słyszysz? Ciebie słyszę. Cholera, dawaj ten mikrofon. Z taką wiedzą, z takim doświadczeniem i z takimi, no, z takim przesłaniem do młodych zawodników, ja myślę, że naprawdę dobrze byś się odnalazł, jeśli nie jako promotor, to menadżer, bo tego przecież brakuje w polskim boksie. Ale ogólnie mam licencję oczywiście promotorsko-menadżerską i tak naprawdę prowadzę rozmowy w kilku tam płaszczyznach, aby zrobić coś fajnego. Współpracuję też z Polskim Związkiem Bokserskim, z panem Nowaczykiem i tak jak powiedziałem, zorganizowałem dla nich mecz Polska-Rosja wspólnie oczywiście z kolegami, z klubem ze Śląska, z Knurowa, z Mietkiem Gołębiem, który jest wiceprezesem Polskiego Związku Bokserskiego i ten człowiek też bardzo zawsze wspiera boks z moimi przyjaciółmi, wiadomo, też Solidarności i mieliśmy robić coś znowu w kwietniu, tylko ja zawsze powtarzam, że te dwie dyscypliny mają żyć w symbiozie. Tutaj na polskim rynku mnie najbardziej boli to, że wszyscy się kłócą, wszyscy se nogi podkładają, a to nie o to chodzi. Dla każdego jakby tutaj starczy miejsca, tylko mamy się wspierać, mamy sobie pomagać, mamy budować tą dyscyplinę, bo ona już jest tak rozwalona, że tutaj już mało co zostało i na tych zgliszczach trzeba coś odrodzić, trzeba coś zbudować. Mamy teraz wspaniałego zawodnika, dwóch wspaniałych zawodników, Damiana Drukacza, Mateusza Masterniaka i trzeba ich tak wspierać, tak dopingować pod kątem sportowym, organizacyjnym i oczywiście finansowym, aby mogli zdobyć te kwalifikacje olimpijskie, a później daj Bóg, żeby zdobyli medale. Wiesz, bo bez tego będzie naprawdę Sodoma i Gomora. No to trzymamy mocno kciuki za to, żeby w tym polskim boksie było lepiej. Miejmy nadzieję, że się zdecydujesz zostać menadżerem i pomagać tym młodym chłopakom, którzy... Ja już zdecydowałem, bo mam licencję, tylko chcę coś konkretnego zrobić. Ale mówię o menadżerem... No, okay. Menadżerem, wiesz, pięściarzy. Myślę o menadżerem, który pomaga zawodnikom, tak? Nie tylko organizuje imprezy. Ja mówię, tylko tak jak powiedziałem, pracuję nad tym, żeby mieć takie zaplecze, bo ja jakby mam to robić naprawdę tak z grubej rury, to chciałbym naprawdę być pewny, że podołam temu, bo nie chcę chłopakom nic obiecywać na wyrost, czego później nie zrealizuję. A doradczo, rozmawiając z wieloma chłopakami, też im tłumaczyłem wiele rzeczy. Niektórzy podpisywali kontrakty później, no i dzwonili po pół roku i płakali, że jednak mogli mnie posłuchać i na pewne rzeczy zwrócić uwagę, tylko ja to rozumiem, że oni są po prostu też zawsze zaślepieni ambicjami sportowymi, tak samo jak ja. Ja podpisując pierwszy kontrakt uwierzyłem panu Wasilewskiemu, że po roku
będę mógł go renegocjować. Bo mi powiedział otwarcie, Damian, biorę cię do boksu zawodowego, musisz się wykazać, jeśli po roku się sprawdzisz, będziemy gadać o nowej umowie, nowych warunkach. No ale minęło rok, minęło dwa, minęło trzy i po 3,5 roku dostałem gorsze warunki niż miałem wyjściowe. No to troszeczkę niepoważnie zostałem potraktowany. Damian, to jeszcze jedno pytanie takie na koniec, bo dobrze nam się gada, moglibyśmy gadać jeszcze długo. Gaduły. Często się przewija pytanie tutaj od naszych czytelników o Damiana Kosteckiego. Co myślisz o śmierci Damiana Kosteckiego? Przez długie lata byliście na sali, znaliście się. Dawida, tak, Boże, Dawida. Co myślisz? To jest tak złożona sprawa, że naprawdę nie będę się na ten temat wypowiadał. Bo... Wiesz, no ci, co znali Damiana, ja miałem z nim kontakt na chwilę, na kilka tam dni, jeszcze jak poszedł do więzienia, tak? Jeszcze trafił do więzienia. I jakby ci, co znają Damiana, to wiedzą, że ciężko sobie przypuszczać, że to samobójstwo miało miejsce. Znaczy, wiesz co, nie chcę wypowiadać się na ten temat, bo jakby ci, którzy naprawdę znali Dawida, wiedzą troszeczkę o innych rzeczach, których ty nie wiesz. Nie będę jakby tutaj tego powielał. I tu nie chodzi o jakby kwestię tego, jak ludzie odbierali Dawida, tylko chodzi o to, że po prostu tam jest wiele takich spraw zapulisowych, o których się na pewno nie będę się wypowiadał. Czekajcie chwilę, bo coś mi tutaj... Nie będę się wypowiadał, ale chciałbym wrócić jeszcze do tematu boksu, bo jakby kwestia tych umów, tych kontraktów, jak powinny być podpisane, to jest jedna kwestia, a druga kwestia, jeśli chodzi o ten cały wywiad, bo o to tak naprawdę tutaj też pytaliście najbardziej, chodziło o to, że ja jakby jadąc do Ameryki byłem całkowicie wolnym zawodnikiem. Mam na to potwierdzenie teraz jakby tutaj z sądu, bo pan Werner, gdy była tam druga czy trzecia rozprawa, już teraz nie pamiętam, podpisał, wysłałem wam, że Damian Jonak na czas 1 stycznia 2014 roku był wolnym zawodnikiem. Nie wiązała mnie z nim żadna umowa. A pan Wasilewski wszędzie w Szumach obec oświadczał, że ja byłem zawodnikiem pana Piotra Wernera. Mój mecenas mu wysłał po prostu pismo, żeby zaprzestał tego i propagowania tych złych oświadczeń, które wszędzie mówi w Polsce i w Stanach, ale on to miał zaprzestanie w dupie, uważał, że jest mądrzejszy, jest lepszy i tak samo było teraz z tym, z kolegą naszym Balskim i on myśli, że jak teraz on może blokować zawodników, ale jak on sobie weźmie zawodnika, to on może boksować. No i to, i o to też wyszedł spór z panem Krasińskim, więc to jest człowiek, który mógłby być wspaniałym promotorem, ale on chce mieć wszystko pod kontrolą, chce być monopolistą i uważa, że racja tylko jest po jego stronie. A tak nie jest. To jest gówno. Ja zaprosiłem, ale czekaj, daj mi skończyć. Zaprosiłem pana Andrzeja do face to face, czy w internecie, czy na przykład w TVP Sport. Zapraszam, naprawdę. Merytorycznie chętnie z nim porozmawiam i niech mnie uświadomi, skoro ja się mylę i sąd się pomylił i pan Werner podpisał w sądzie dokumenty, które potwierdzały, niech odszczeka to, co nam nie mówi. Niech mnie przeprosi i niech przeprosi wszystkich zawodników, którzy nie podpisywali kontraktów na walki zagraniczne. Bo wiem, że tacy są, bo mi to mówili. Oni się boją o tym mówić oficjalnie, ale ja się nie boję. Więc niech przeprosi chłopaków, którzy wylewali krew pod ringu, a on ich kroił po prostu. I tyle. I to teraz... jeszcze jest kwestia, o której powiedziałeś, blokowania zawodników. Wcześniej były takie możliwości, bo były dwie grupy i łatwiej było zablokować zawodnika. Znane są też przypadki, gdzie był blokowany zawodnik za granicą. Mamy problem, miał Izu Gonoch, nie walczył, nie mógł walczyć przecież po rozwiązaniu kontraktu czy rozstaniu się z Andrzejem Wasilewskim długi okres. Było łatwiej. Teraz mi się wydaje, że pojawiło się więcej grup pięściarskich. Jest chyba ciężej zablokować zawodnika. Znaczy wiesz co, tu chodzi o to, że świadomość pana też Krasińskiego też jest większa. On też, to jest człowiek, który wiadomo ma WBZ. Pan Wasilewski teraz się z niego śmieje, że to jest jedna osoba działalność gospodarcza, etc. A też jemu chodzi niby o odpowiedzialność za kwestie organizacyjne, ubezpieczenia i w ogóle. Ale to jest, jak ten facet może takie rzeczy mówić, skoro to jest jeden z największych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce,
to on to powinien panu Kraśnickiemu zaproponować, jak on ma ubezpieczyć. On go powinien instruować, bo on nie jest specjalistą od ubezpieczeń czy innych rzeczy. A jak ja na pierwszej rozmowie z nim rozmawiałem o kwestii ubezpieczeń, a nie wiedziałem wtedy, że jest brokerem ubezpieczeniowym, to jego czarowanie pod kątem tych ubezpieczeń było takie śmieszne, że po prostu, znaczy no śmieszne z perspektywy czasu, no bo wtedy wydawało mi się, że on uczciwie mi o tym mówi, no to tak naprawdę sam się tym później zająłem, ale fakty są takie, że ubezpieczyć się pod kątem sportów walki w Polsce jest bardzo ciężko, ale na przykład Mateusz Borek, jak boksowałem w Spodku, ubezpieczył mnie indywidualnie, wiedział, że jakby tutaj mam też jakieś swoje tam też kwestie zdrowotne i może być różnie, więc mnie ubezpieczył indywidualnie. To nie jest jakaś wielka kwota, bo tam chyba było około 300 zł, ale umiał to zrobić. A jak pan Wasilewski podchodzi do tych zawodników, jak on to ubezpiecza, to ja nie wiem. A tutaj przygania teraz panu Kraśnickiemu, więc no, to jest trochę naprawdę śmieszne, a przez tyle lat z nim współpracował i było wszystko dobrze. Tylko on by chciał, żeby wszyscy robili to, co on każe. Panie Andrzeju, nie będzie tak już więcej w polskim boksie, bo ludzie pana poznali i ludzie rozumieją pewne schematy, które pan stosuje, więc proszę się tego oduczyć. A druga kwestia, ja bym prosił tylko dziennikarzy i ludzi, naprawdę, którzy mają ogromne nazwiska w polskim tutaj komentowaniu walk czy dziennikarstwie, żebyście naprawdę temu człowiekowi nie ustępowali w każdej kwestii, bo on nie jest wcale taki mocny, jak mi się wydaje. Prawda zawsze się obroni. I ja to zawsze będę powtarzał. Prawda zawsze się obroni, dlatego ja się nie boję konfrontacji z panem Andrzejem i nigdy nie będę jakby robił nic mu też na złe, bo on może zrobić też coś dobrego na boksu, tylko jeśli się zmieni. Ostatnio mu napisałem właśnie na Twitterze, żałuję, że w ogóle nie zacząłem pisać na wcześniej, bo pewnie bym podpisał kontrakt ze Stanami, bo mi się obronił na głupim Twitterze prędzej niż z tymi Amerykanami, jak rozmawiałem, bo to no, ciężki temat w ogóle. Ale ja mu napisałem, mówię, panie Andrzeju, ja naprawdę do pana nic mogę nie mieć, tylko niech pan odpowie na dwa kluczowe pytania. Jak wyglądają walki zagraniczne pana zawodników? Jakie pan kontrakty stosuje? Bo ten mój, który mi pan raz w życiu dał, bo żadnego innego nie dostałem, był bardzo niefajny. I druga kwestia, czemu pan kłamał kibiców, media, telewizję, Amerykanów, Topra i wszystkich innych w kwestii mojego kontraktu rzekomego z panem teraz Wernerem. Ja wiem, że może pan powiedzieć, że pan już nie pamięta, bo to było dawno temu, ale dostał pan pismo od mecenasa, dostał pan maila ode mnie, więc dobrze pan wiedział, co pan robił. Robił pan to z pełną premedytacją jako mecenas, który rzekomo bardzo dobrze się zna w prawie sportowym. A teraz jeśli chodzi o Palskiego, odwołuje się pan do tego, że umowa promotorska jest umową zlecenia, że ona już jest nieważna, że tam wszystko jest okej. No. Nie będzie tak i tutaj może czasami, może emocjonalnie mówię, ale musicie mnie zrozumieć, bo tak jak powiedziałem, ja mówię tylko prawdę, a nie chcę wchodzić w te inne rzeczy, czy tyle zarabiałem, czy tyle powinienem zarabiać, czy coś, bo to już jest historia, ja tego nie wrócę. Mi tylko chodzi teraz o przyszłość polskiego boksu i o przyszłość naszych zawodników, bo ja sobie nie wyobrażam, że na przykład Damian Drukacz, którego bardzo cenię, bardzo lubię i to jest naprawdę chłopak, który ma ogromny talent, będzie podpisywał taki głupi kontrakt, jak pan Andrzej Wasilewski daje swoim zawodnikom. No bo to jest niemożliwe. Jeśli on go będzie szanował, jeśli on go będzie traktował poważnie, ja mogę być jego menadżerem, mogę być partnerem też nawet pana Andrzeja, ale niech posypie głowę popiołem i się przyzna do swoich błędów. Damian, i tym spuentujmy, bo czas nam się już skończył. Bardzo ci dziękujemy. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, że może te, może te kontrakty już nie są takie. Może już pięścia... Co ty wiesz, nie są takie? Nie. Są. Mówię o tym, że może Andrzej Wasilewski już nie daje takich kontraktów. Może ta świadomość... Ale ja ci nie słyszę, weź przyłóż tam, pójdzie do mikrofonu. Lechu, sprawdź ten mikrofon. Mówię o tym, że mówię o tym, że kontrakty może już nie są takie jak kiedyś. Może teraz już Andrzej Wasilewski ma inne kontrakty, może zawodnicy też mają większą świadomość tego, jaki kontrakt podpisują. Przecież no bo... o tym przed chwilą rozmawialiśmy, że właśnie zawodnicy nie mają tej świadomości, dlatego Damian ich uświadamia. Ale może już czasy się troszkę zmieniły. Ale powiedz tak, mówiłem ci, że ja nie będę wymieniał nazwisk osób, które dzwoniły do mnie z konsultacją i pytały o różne rzeczy.
ja im te rzeczy tłumaczyłem, no ale jakby podpisywali kolejne głupoty, no bo im się coś wydawało, że nie posłuchali cię. Inaczej. No dobrze, Damian, inaczej. To... Ogólnie chodzi o to, żeby to też spuentować. Tak jak powiedziałem, ja tylko proszę o to, żeby ktoś przyznał się do swoich błędów, przeprosił i zaczął nowy rozdział w polskim boksie. I to pomoże wszystkim. To jest po pierwsze. Po drugie, prosiłbym też, żeby wiadomo, wszystkich promotorów, żebyśmy pamiętali, że musimy wspierać boks olimpijski, bo bez boksu olimpijskiego nie będzie tego zawodowstwa. A mamy jakby teraz dwóch chłopaków, których trzeba dopingować. I mam nadzieję, że też moja współpraca z Polskim Związkiem Bokserskim będzie się rozwijać i coś uda mi się dla nich pożytecznego zrobić, bo bardzo mi zależy na tym, żeby były kwalifikacje i żeby były medale na olimpiadzie. Nam również, Damian, serdecznie Ci dziękuję. Damian, dzięki wielkie. Dzięki bardzo, trzymajcie myślę, się. Trzymaj się. Że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać o wynikach sportowych. Na dzisiaj to tyle. Kochani, trzymajcie się mocno. Mam nadzieję, że wytrzymaliście. Łapki w górę. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za liczne komentarze. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek. Tak jest, do zobaczenia.